serdecznie w kolejnym odcinku, Asiuniu. Bo się nie kręci, bo jest mu strasznie gorąco i nie wie, co ma zrobić, bo pomimo tego, że mamy już wrzesień, to jest przeokrutnie gorąco, 30 stopni and I cannot live. Jakby... Thank you! Bye! Ja już potrzebuję, żeby było jesiennie, żeby było, wiecie, vibe. Ja już sobie oglądam Gilmore Girls, jakby... I'm the score. Ale w takim razie, skoro jest początek września, to robimy wrap-up sierpnia. W sierpniu miałam nadzieję, że przeczytam więcej książek niż przeczytałam, bo liczyłam na to, że jak będę na wyjeździe, to jednak trochę lepiej mi pójdzie czytanie. Jednak poszło jak poszło i ja zawsze nie wiem dlaczego, ale łudzę się, że jak gdzieś będę, to będę czytać dużo, a potem się okazuje, że jakby cały czas coś robię i nie czytam, bo no nie miałam takich za wielu dni, gdzie siedziałam tylko na plaży i leżałam, chyba nie wiem, z dwa takie były. A reszta to jakby cały czas coś robiłyśmy, więc... I w sierpniu przeczytałam 6 książek, z tego co widzę, tak, 6. Co i tak jakby jest w porządku, ale no myślałam, że przeczytam więcej. Ale przynajmniej przeczytałam całkiem dobre książki. Też takie nie do końca, ale też przeczytałam bardzo dobre książki, które na pewno będą jednymi z takich innych, lepszych w tym roku. I miesiąc zaczęłam od Cleopatra and Frankenstein. Ja mam oryginał w grubej oprawie. Ja to kupiłam przed premierą polską, bo teraz mamy już polską wersję. Nie wiem jak tłumaczenie, z tego co widziałam chyba nikt się nie skarżył, więc chyba jest w porządku. Ale ja czytałam w oryginale. Ja się szykowałam, że będziemy mieć tutaj coś z Sally Rooney i w sumie I got it. Taką melancholię takich nieoczywistych bohaterów. Właśnie tego oczekiwałam, że tutaj będzie i to właśnie dostałam, więc I'm very happy. Ale książka w ogóle o czym jest? To jest historia właśnie Cleo i Franka, którzy się poznają i zaczynają być razem. I dalej jest pokazany ich związek, jak ta relacja się rozwija, jak też oni jako osoby się rozwijają, jak się zmieniają, co ich spotyka. Mamy tutaj też dużo takiego głębszego wejścia właśnie w zdrowie psychiczne Cleo. Franka też mam pokazanego, jakby dzieje się, ale ja myślałam, że tutaj będzie właśnie więcej po prostu ich relacji. I ja byłam przekonana, że tutaj będziemy mieli pokazaną toksyczną relację, taką bardzo rozwiniętą. Nie do końca to było to, co myślałam, że będzie, ale na pewno pozytywnie i tak mnie zaskoczyło. Tutaj też mieliśmy inne perspektywy innych bohaterów. Było właśnie więcej osób. Była siostra Franka, był przyjaciel ich, był przyjaciel Cleo. Jakby mamy więcej osób i takie delikatne wejścia do ich życia. Jednak najwięcej mamy o Cleo i Franku, ale mamy też delikatne wejścia w życie tych innych osób. Nie do końca wszystkie te wejścia w życie mi pasowały. Ja nie do końca wszystkimi tymi postaciami byłam aż tak zainteresowana, jednak wolałam więcej Franka i Cleo. Fajnie jakby ta książka po prostu była dłuższa, bo ona tutaj się nie wydaje wcale taka cienka, ale ona ma dość duże, jakby duże światło na stronie i ona ma niecałe 400 stron. I ja mam wrażenie, że można było tutaj zrobić jednak troszeczkę dłuższą tą książkę i dać nam więcej właśnie Cleo i Franka i ich relacji, ale samych po prostu też bohaterów. I ja wtedy bym była bardziej zadowolona. Dałam 4,5 gwiazdki, więc such a slay. Ale mówię, to właśnie jest mój taki jedyny, w sumie największy zarzut, że chciałabym jednak więcej ich i ich relacji, bo no bardzo się zaangażowałam w tą historię. Jest taka właśnie przepełniona takim trochę smutkiem, taką melancholią, właśnie takim Sally Rooney core. I ja to czytałam do filmiku Sad Hot Girl Books i to się idealnie do tego nadaje, bo to jest właśnie taka Sad Hot Girl Book. Więc jak macie ochotę, to jak najbardziej. Widziałam, że są jakby podzielone opinie o tej książce, że niektórzy się bardzo zachwycają, a niektórym jakby totalnie jakby do nich nie trafi. I mam wrażenie, że to jest właśnie ten typ literatury, że albo totalnie to do nas trafi i totalnie będziemy jakby zachwyceni tym, albo właśnie jakby nie do końca nie będziemy umieli znaleźć w tym tych rzeczy, którymi inni się zachwycają. I nie ma co się zrażać, jakby... Każdy może mieć własną opinię i własne podejście. You cannot do anything about this. Więc to była moja książka. Bardzo się cieszę, że ją w końcu przeczytałam. I I'm very excited. Później przeczytałam, też w ramach Sad Hot Girl Books,
Błękitna Noca, Joan Didion. Joan Didion już chciałam przeczytać od dawna, dawna. Miałam na półce długo, w sensie miałam na TBR karcie, aż mi tutaj się odbarwiła od słońca, bo stała do słońca. Whatever. I jakoś tak miałam właśnie fazę na takie troszeczkę poważniejsze książki, ale w końcu je kupiłam i ich nie poczytałam i to była jedna z tych książek, ją dostałam od Klaudii akurat, ale to właśnie była jedna z tych książek, kiedy w takiej fazie, w takim napływie emocji kupiłam. Znaczy, chciałam, bo bardzo chciałam, bardzo chodziłam, że chcę tą książkę i bardzo się cieszę, że w końcu po nią sięgnęłam. Uważam, że to jest świetna, świetna książka. Tutaj Joan Didion opisuje swoją relację z córką, to jak córka zachorowała, odeszła. Mamy bardzo, bardzo pięknie pokazaną właśnie tą relację matka-córka ze strony matki i jej odczucia. Dla mnie zawsze są bardzo przejmujące właśnie te relacje, bo są niekiedy bardzo, bardzo trudne i skomplikowane, a jednak to jest jedna z takich najbardziej zajmujących nas relacji właśnie z rodzicem. No a matka-córka wydaje mi się, że to jest ta relacja jest na pewno jedną z takich najbardziej intensywnych i najbardziej uczestniczących w naszym życiu. Bardzo ciekawa, bardzo w ogóle pięknie napisana. I też tutaj mamy bardzo dużo światła na stronie. Ona nie jest za długa, więc jak najbardziej można ją dość szybko przeczytać. Ja na pewno będę chciała sięgać po inne książki Joan Didion, bo wiem, że też jest właśnie o jej relacji z mężem. I to też mnie bardzo tutaj interesuje, jak właśnie to zostało opisane, ale bardzo, bardzo, bardzo ładna książka. Bardzo mi się podobała. Też mamy nie tylko właśnie tą relację matka-córka, ale też mamy pokazane kobietę, która się starzeje i jak ona to odczuwa. Bo jednak wiadomo, że temat starzenia się kobiet jest na pewno cięższym tematem niż starzenie się mężczyzn, bo wiadomo, jak to w społeczeństwie działa. Awesome. Dałam 4 gwiazdki, ale teraz tak cały czas siedzę i myślę, czy nie 4,5, bo to chyba dla mnie nie była 5-gwiazdkowa książka, która aż tak by mnie powaliła po prostu, ale myślę, że 4,5 chyba będę musiała podwyższyć. Ale póki co 4 gwiazdki, I loved it i bardzo polecam, obie te książki bardzo polecam. I dalej też w ramach tego filmiku przeczytałam Pizza Girl. Tutaj już niestety troszeczkę bummer. Cieszę się, że jej nie kupiłam, bo planowałam ją kupić fizycznie, ale cieszę się, że tego nie zrobiłam. Był audiobook na Storytelu, więc sobie przesłuchałam. Tutaj mamy historię dziewczyny, młodej, ona chyba ma, nie wiem, między 18 a 20 lat, nie jestem pewna. I ona jest w ciąży i pracuje w pizzerii i zajmuje się dostawami. I ona jakby pracuje sobie, jest w ciąży, ale tak jakby nie do końca jest zadowolona ze swojego życia. Jej ojciec umarł, ona nie miała z nim za dobrej relacji. Z matką ma dobrą relację, ale też taką, wiecie, jak to relacje z rodzicami. I też ta ciąża też jakoś tak bardzo jej nie cieszy. No nie wiem, po prostu jest bardzo neutralna, mam wrażenie, do wielu rzeczy w swoim życiu. Jakby w pracy pojechała dostarczyć pizzę i poznała taką pewną kobietę i ona dostaje obsesję na punkcie tej kobiety. I ja byłam gotowa, że z tego opisu, że ona właśnie dostanie tej obsesji i to będzie takie bardzo intensywne, a to moim zdaniem nie było za bardzo intensywne. Sama końcówka była intensywna, ale tak to jakby ta obsesja budowała się bardzo powoli i tak troszeczkę beznamiętnie, mam wrażenie. Ogólnie ta książka trochę jak główna bohaterka, taka beznamiętna. Może to był zamysł? Niekoniecznie do mnie ten zamysł trafił, że właśnie ta książka miała być taka, nie wiem, no ja jej słuchałam, ale miałam absolutnie zero emocji wobec niej i to mam wrażenie, że są najgorsze książki, bo wolę mieć albo bardzo negatywne, albo bardzo pozytywne. A kiedy jestem taka, no dobra, jakby niech to się tam, niech to leci, bo jakby chciałam po prostu skończyć, to średnio. I właśnie myślę, że największy zarzut mój do tej książki to jest to, że ona była taka dość nijaka. I bohaterka główna, i wszystkie inne postacie, wszystko było dość nijakie. Fajnie, że później troszeczkę mieliśmy więcej rozwinięcia właśnie jakby problemów psychicznych i głównej bohaterki i jej chłopaka, z którym ona jest w ciąży. Troszeczkę mieliśmy to bardziej rozwinięte, to było fajne, ale reszta jednak dość smętnie bym powiedziała. No i szkoda mi trochę, że przeczytałam tą książkę, ale trudno, dałam jej 2,5 gwiazdki, no bo mówię, nie mam jakichś bardzo negatywnych odczuć do niej, ale no jest taka neutralna.
prawdopodobnie o niej zapomnę już w przyszłym miesiącu i tyle będzie. Więc tutaj akurat nie polecam, jeżeli ktoś by się zastanawiał, co przeczytać na Hot Sad Girl. Znaczy już nie ma Summer, ale jak chcecie takie Hot Sad Girl books, no to this one wasn't the best. Później przeczytałam drugi tom Clone, czyli Different. I ja w tą serię, mam wrażenie, że teraz właśnie widzę wszędzie na Bookstagramie, że wszyscy się właśnie wkręcają w tą serię. Ja nie uważam, że to było jakieś świetne, ale strasznie wciągające. Jak się, to jest dla mnie coś pokroju, tak jak, nie wiem, tam parę lat temu czytałam Aftera i tak się strasznie wciągnęłam. I ten związek był przepaskudnie toksyczny, ale jednak czytelnik się tak wciąga i po prostu nie można przestać tego czytać. I tutaj miałam tak samo, że przeczytałam ten pierwszy tom i trochę mnie już męczyło momentami, co oni robią, ale i tak chciałam czytać dalej i przeczytałam dalej. W sensie przesłuchałam sobie, bo jest na Legim i na Storytelu też chyba jest. I tam mamy historię, znowu będę mówić, bo ja mam wrażenie, że ja już mówiłam, dawałam opis tej książki chyba 300 razy, w sensie bardziej pierwszego tomu, bo w drugim tomie ja mam po prostu kontynuację tego, co się dzieje w pierwszym, więc nie mogę powiedzieć dokładnie, co się dzieje w drugim. Ale ogólnie ta seria jest o dziewczynie, która jest ze Stanów. Jej siostra i matka wyjechały do Anglii, kiedy ona była mała, bo jej matka wzięła rozwód z jej ojcem i tam poślubiła jakiegoś w Anglii bardzo bogatego przedsiębiorcę. A ta siostra to była jej siostra bliźniaczka, no i ta siostra postanowiła jechać z matką, ona postanowiła zostać i ona miała tam wielki żal do nich, nie rozmawiała z nimi. Ale potem nie było jej stać na studia w Stanach i jedyną opcją to właśnie było to, że ten mąż mamy nowy opłaci jej studia w, no i mama w sumie, opłaca jej studia w Anglii. No i ona jedzie do tej Anglii, ma ten reunite ze swoją siostrą, poznaje swojego przybranego brata i tam poznaje też ich całą grupę znajomych. No i poznaje Zaydena, czyli naszego toksycznego misiaczka. To jest po prostu, dla mnie właśnie to jest takie połączenie Aftera z plotkarą, tylko że oczywiście wykonanie jest, wiecie, Wattpadowe. Znaczy After też jest z Wattpada, więc jakby you know the core. Mamy przeokrutnie toksyczną relację, ale mamy też taką właśnie wyższą klasę, bogate dzieciaki, które jakby żyją, opływają w luksusach, więc tutaj mamy spotkary. I strasznie jest to wciągające, strasznie po prostu porywa ta historia. Ja właśnie jak słuchałam już tego drugiego tomu, to już byłam taka zmęczona tymi ich dramatami, bo oni, główna bohaterka i Zaydan, oni po prostu nie mogą porozmawiać raz, żeby się nie pożreć, nie pokłócić, tym bardziej przy ludziach. Jak oni tylko w ogóle wychodzą do ludzi, to już w ogóle nie są w stanie jakby konwersacji poprowadzić. Ogólnie tam dużo toksycznych zachowań, jakby honestly, I'm not surprised. Strasznie, strasznie, po prostu też o tym już mówiłam. Dużo przekleństw. Dosłownie co drugie słowo. I to już jest męczące momentami, bo no wiadomo, mówi się tak, ale nie aż tak. Nie wiem, czy będę czytać trzeci tom, tak się zastanawiam. Wiem, że mają wychodzić kolejne, a to już jest troszeczkę dla mnie za dużo. Możliwe, że się zatrzymam tutaj, gdzie jestem, ale możliwe, że jednak wrócę do tej historii. To i tak jest jedna z właśnie z historii z Wattpada, które bardziej jakoś tak mnie zainteresowały. Ale tak, dałam 2,5 gwiazdki chyba, bo właśnie już te ich kłótnie były po prostu męczące, ja już się nudziłam trochę tym, bo jak się co dwie strony oni się znowu kłócą i się godzą i się kłócą, to już it's low-key boring. Jakby możemy zrobić coś nowego, coś lepszego. No ale okej. Okay. Moja Wattpadowa era tutaj dalej się troszeczkę ciągnęła. Jest jak jest, ale jest okej. Okay. I potem właśnie na wakacjach przeczytałam Book Lovers, czyli kolejną książkę Emily Henry. Kolejna książka, którą zabieram ze sobą na wakacje. Moje trzecie wakacje, moja trzecia książka Emily Henry. Już się nie mogę doczekać, aż będę czytać Happy Place w przyszłym roku na wakacjach, bo to jest moja tradycja. I'm always doing that, więc bardzo się cieszę. I tutaj, ja nie wiedziałam, jak będzie z tą książką, bo mam wrażenie, że jakby Beachread kocha bardzo dużo osób. Dla mnie Beachread był dość taki nijaki, dałam chyba 3 gwiazdki, ale możliwe, że muszę kiedyś zrobić reread i może mi się bardziej spodoba. Potem przeczytałam Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Bardzo mi się podobało. Jeden z moich ulubionych romansów w ogóle, na pewno z wakacyjnych to na pewno jeden z ulubionych. Po prostu strasznie mi się podobało to, jak to było napisane, co tam było poruszone, jakby everything was a slay.
I mam wrażenie, że ludzie się troszeczkę dzielą na tych, co wolą ludzi, których spotykamy na wakacjach i book lovers, że albo to, albo to. A mi, ludzie, których spotykamy na wakacjach, bardzo mi się podobali, ale book lovers też mi się bardzo podobali. Tamta bardziej, ale wciąż book lovers. Jestem zachwycona. Tutaj mamy historię Nory, która jest jakby tą taką złą, jak macie komedie romantyczne. I właśnie facet wyjeżdża, nie wiem, do małego miasteczka i tam poznaje super dziewczynę, kochaną, miłą, tam trzeba uratować, nie wiem, farmę, choinek, cokolwiek. A ma w dużym mieście, nie wiem, w Nowym Jorku, ma właśnie tą dziewczynę, taką wysoką blondynkę, która, nie wiem, jeździ na rowerku stacjonarnym i nie wiem, jakby pracuje w międzyczasie. I jest taka dość cold, stonowana, ale nie za przyjemna w obyciu. I Nora jest właśnie taką bohaterką. I to od początku jest jakby wprowadzone. Strasznie mi się podoba w ogóle ten zabieg, że takie, powiedzmy, trochę odwrócenie roli klasycznych komedii romantycznych. Bardzo mi się to podoba. Nora jest właśnie tą kobietą i ona bardzo lubi być tą kobietą. Kobietą sukcesu, właśnie wysoką, blondynką, śliczną, jeździ na rowerku stacjonarnym, pracuje w dużym mieście, kocha mieszkać w dużym mieście, nie planuje mieć dzieci, ale ma też świetną relację z siostrą, z siostrzenicami i jakby ma też tą swoją ciepłą, rodzinną stronę. I właśnie tutaj w ogóle mamy jakby bardziej historię Nory i jej siostry. Ten wątek romantyczny przewija się troszeczkę z boku, ale jednak jest bardzo fajnie zrobiony. Tutaj mamy troszeczkę takie załamanie właśnie też tych małomiasteczkowych komedii romantycznych, bo oni są w małym miasteczku, ale Charlie też nie jest, jakby nie mieszka w małym mieście, jest akurat z tego małego miasteczka, ale on też mieszka w Nowym Jorku i też jest takim big city guy. I jest właśnie takie, jakby są odwołania do tych komedii romantycznych, ale troszeczkę wszystko jest na opak i to jest bardzo fajne, strasznie mi się podobało, plus humor w tej książce. Humor w tej książce jest such a story. Ja po prostu siedziałam i chichrałam się trochę, jak czytałam, bo oni przez większą część w ogóle książki, za każdym razem, jak wchodzili w jakąkolwiek rozmowę, to byli do siebie przeokrutnie sarkastyczni i tacy, you know. To było po prostu przezabawne. Ja się naprawdę bawiłam so amazingly good. I cieszę się, że znowu na wakacjach przeczytałam sobie Emily Henry i kocham po prostu, jak Emily Henry robi właśnie swoje książki, że one są troszeczkę inne niż te takie klasyczne komedie romantyczne, tylko coś tutaj mamy takiego fajniejszego. Plus no, w ogóle lubię, jak ona pisze i jak ona fajne dialogi tworzy, to jest też super. Jakby I love this. Więc bawiłam się bardzo dobrze, dałam 4 gwiazdki i tak jak mówię, nie mogę się doczekać, aż będzie kolejna książka, plus oni oboje pracują w branży wydawniczej, więc tutaj było a lot of books. Świetne. Kocham po prostu czytać takie historie, więc byłam przeszczęśliwa. Jakby ta książka dała mi tyle szczęścia, że I just could not. I już ostatnia książka to było całkiem coś innego, bo Orlando, Virginia Woolf. Do Orlando namawiała mnie Ewa, oczywiście Lavender Evs, królowa, która zawsze wie, jaka książka mi się spodoba, bo ona przeczytała już tyle książek, że no po prostu wie, co mi się spodoba, a co nie. I ja bardzo chciałam przeczytać coś Virginia Woolf, właśnie pytałam Ewę, co najpierw, wcześniej o czymś innym rozmawiałyśmy, a potem, jak byłyśmy w Arsenale, to ona mi mówi, że Orlando. I kupiłam wtedy Orlando i shockingly, oczywiście, I loved it. No, Virginia was a queen. Ja chciałabym wiedzieć, jak 100 lat temu jakby ludzie typu Virginia Woolf byli jakby świadomi pewnych rzeczy i jakby tak bardzo wyprzedzali swoje czasy, wyprzedzali nasze czasy, mam wrażenie, bo 90% osób w naszych czasach, że ludzie 100 lat temu wyprzedzali wiele osób z naszych czasów swoimi przemyśleniami a propos płci i takich rzeczy. No to jest po prostu przeciekawe dla mnie. Bo tutaj mamy historię Orlando, czyli zaczynamy od jego nastoletnich lat, coś takiego. I potem przechodzimy trochę dalej i w pewnym momencie w jego życiu już nie mamy do czynienia z Orlando, tylko z Orlandą, kobietą. I jest pokazane życie Orlando, Orlandy,
jak to wygląda. Przeciekawa książka, przeciekawie napisana. Ja, jak mówię, nie miałam styczności z Virginia Woolf, więc such a slay. Czułam się absolutnie jak największa intelektualistka przez 5 minut, jak czytałam tą książkę. Ale absolutnie wyprzedzające swoje czasy, na pewno te czasy, jest jakby tak fajnie zrobioną historią i pokazane są to, jak było kiedyś, i takie, nie wiem, teksty typu, że to są wymysły teraz, takie, to jakby babe, get the book. I się zastanów, jakby, albo się dowiedz po prostu na jaki temat czegokolwiek, ale to już jakby inna sprawa. Jestem w ogóle przeszczęśliwa, że jest taka książka i że jakby Virginia napisała coś takiego. Plus z tego, co wiem, to jest jeszcze, niektórzy mówią, że to jest jakiś list miłosny, najdłuższy chyba, list miłosny do kobiety, która była w życiu w Virginii. Więc such a slay again. We love. Także czuję, jak Virginia Woolf coś robi. Więc no ja byłam w ogóle zachwycona tą książką, więc jak najbardziej polecam. Dałam 4,5 gwiazdki, tak mi się wydaje. Dałam 4,5 gwiazdki, bo nastoletnie lata Orlando nie były dla mnie najciekawszą rzeczą do czytania. Ale później już było bardzo fajnie, więc tak się tak bardzo polecam. I cieszę się, że przeczytałam 6 książek, ale jednak z nich większość mi się podobała. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo jak patrzę na tą kubkę, bo nie mam Pizza Girl i nie mam The Friend, więc jakby such a slay. I zostały mi tutaj tylko moje super książki. I cieszę się, że akurat te 4 mam fizycznie i te 4 mi się bardzo podobały. Więc polecam je wszystkie bardzo gorąco. Trochę inne od siebie, ale jednak such a slay. Nie robiłam TBR-u na wrzesień, ponieważ dalej nie wiem, co mam ochotę czytać i w ogóle, ale zrobię TBR na jesień. I tam na pewno się pojawią jakieś książki, które będę teraz czytać. Cieszę się, że udało mi się 4 super książki znaleźć w tym miesiącu, chociaż nie przeczytałam za dużo, więc such a slay. Zobaczymy, może we wrześniu będzie lepiej, może nie. 6 książek to nadal jest spoko. I tak, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Dajcie znać, jakie Wy książki przeczytaliście w sierpniu i jakie Was zachwyciły, bo oczywiście jak zawsze szukałam kolejnych książek, które mnie zachwycą. I widzimy się w kolejnym odcinku.